Siemanko, ja jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forza Horizon 4. Pamiętajcie, by zostawić łapę w górę oraz subskrypcję, jeśli jesteście tu pierwszy raz. Kupujemy nową Suprę, 250 tysięcy znowu pójdzie. Nie, bez malowania żadnego. Co? Nie to chcę, kolory chcę wybrać, pyk. Weźmy sobie czarną i dzisiaj, tak jak już pewnie wiecie z tytułu i opisu i z miniaturki, robimy Suprę na maksa. Robimy hardkorowy tunik, napęd na 4 koła, może i nawet silnik włożymy, chociaż nie wiem, czy jest jakiś lepszy niż ten, który jest tutaj w standardzie, bo tego możemy bardzo mocno ulepszyć i sprawdzimy, co się uda zrobić z tym samochodem, bo on ma bardzo fajne opcje tuningowe. Jak chcecie sobie zobaczyć inne jakby takie normalne tuningi tego samochodu, gdzie przerabiamy tylko standardowy silnik, to koniecznie wbijcie sobie na poprzednie dwa odcinki, gdzie robiliśmy ten samochód na drag i na drift. Nawet włożenie tutaj V12 i wykręcenie ją na maksa dało nam maksymalną moc 1000 kW. Standardowy silnik da się mocniej rozkręcić i chyba nawet byłby lżejszy. Ale zobaczę jeszcze inne tutaj opcje, jakie mamy do dyspozycji, no bo jeszcze mamy Racing V8. Teraz włożyłem sobie tą 6-litrową V12. Tutaj mamy jeszcze, no zobaczmy ten silnik, może ten da się jakoś lepiej wykręcić. I tego wykręciłem już na maksa, 1000 kW. Także, kurde, wygląda na to, że standardowy silnik, który jest tutaj w Suprze, został bardzo fajnie odzwierciedlony w Forza Horizon, no bo mamy tutaj maksymalną moc, wygląda na to, przy tym silniku, bo zobaczcie, jak teraz sobie stunigujemy, to charakterystyka wskoczyła nam na 1200 kW, z tym, że widzicie, że ona jest taka bardziej przypomina jakiegoś wieloryba, nie? Nie jest taka płaska jak w przypadku tej V8 7-litrowej czy V12 6-litrowej, tak? To jest taka bardziej wybrzuszona, więc przy tych wyższych obrotach będziemy mieli najwięcej mocy, nie? No, raczej takich średnich, bo to nie są najwyższe. No, ale szczytową moc mamy większą, tylko że jakby moment obrotowy wydaje mi się, że jest tutaj mniejszy przy tym silniku niż przy tamtych, nie? Okej, okay, Supra jest już zrobiona na maksa, dałem tutaj napęd na 4 koła, żeby miała jeszcze lepszą trakcję. Zobaczcie, 1300 kg wagi i chyba 1600? Koni mechanicznych, nie? Jakoś tak wychodzi. I zobaczcie, auto jest wymaksowane prawie, że w klasie S2. Czy ono naprawdę do tej klasy S2 się nadaje? Będzie mogło konkurować z jakimś tam Koenigseggiem albo innymi wariatami w tej klasie? Udało mi się jeszcze troszeczkę obniżyć wagę samochodu, instalując tutaj lżejsze felgi. No i finalnie wygląda to tak, z napędem na 4 koła, więc totalny hardcore, może jeszcze spróbuję zrobić ten samochód na offroad, ale teraz sprawdźmy, jak on będzie się w ogóle zachowywał. Trochę zwiększyłem mu docisk aerodynamiczny, mam tutaj spoiler regulowany z tyłu i zderzak regulowany z przodu. Czy to będzie skręcać? Jest ten nieszczęsny śnieg, więc... Ja zdecydowanie preferuję w samochodach, które mają w standardzie napęd na tył, żeby ten napęd na tył był. Ale tutaj robimy sobie taki... no, tuning hardkorowy, maksymalny jak się da. Chciałem sprawdzić, co się da z tej Supry wycisnąć i faktycznie standardowy silnik daje najlepsze rezultaty, no bo i tak przeważnie mamy sobie obroty na tym poziomie, gdzie ma największą moc ten samochód, po prostu, nie? Więc pomyślałem sobie, że zostawię ten silnik standardowy, a poza tym dodatkowo bardzo ładnie brzmi, tak? Moim zdaniem brzmi w porządku, nie chciałem, żeby ten samochód brzmiał tak samo jak inne samochody ze swapem, gdybyśmy tam włożyli 7-litrową V8, co się właduje do samochodów offroadowych chociażby, nie? No więc zrobiłem ją sobie tak o... Mamy tutaj zawieszenie wyścigowe. Samochód powinien z lekkością osiągnąć 400 km na godzinę, mimo że zwiększyłem dość znacznie docisk aerodynamiczny. Zaraz to sprawdzimy. Kilka zakrętów sobie spróbujemy pokonać. Na pewno z napędem na tył, czyli takim standardowym, jak tutaj mamy w tym aucie, samochód zdecydowanie lepiej pokonywałby zakręty. To spoilerowanie, co o nim myślicie w ogóle? Zobaczcie sobie. Zatrzymamy się na chwilę.
Jest tak, jest ten standardowy spoiler, który jest w Fordzie z tyłu i wygląda on sobie tak. Czy on pasuje, czy nie? Nie wygląda źle. No jest to... Na pewno lepiej wygląda na tej Suprze niż na jakimś tam super sportowym samochodzie. Mamy tutaj zderzak z taką dokładką, która też jest regulowana i ogólnie nie wygląda źle ten samochód z tym ospoilerowaniem, z tym całym pakietem, nie? Dobra, zobaczmy sobie. Tutaj mamy autostradę, na pewno spokojnie 400 km na godzinę to lekko, tak? Testowaliśmy sobie już ten samochód na drag i tam miał napęd na tył, no bo tak jakoś na drag mi bardziej pasuje to... Ja nie lubię tunigować samochodu z napędem na 4 koła. To jest bardzo popularne, że ludzie tunigują sobie Ferrari z napędem na 4 koła. Ja tego nie lubię. No gdzie Ferrari? No, znaczy niektóre mają napęd na 4 koła, ale nie lubię czegoś takiego. No. Ale żebyście wy nie musieli tego robić, to ja stunigowałem ten samochód na z napędem na 4 koła i nie róbcie tego po prostu, ok? W domu. Cztery paki lekko, ale już powyżej 400 km na godzinę nie rozpędza się tak chętnie do 435, jak powinien mieć prędkość maksymalną. No ale to dlatego, że troszeczkę ten docisk aerodynamiczny tutaj zwiększyłem i możemy go spróbować zmniejszyć, ale nie wiem, czy wtedy będę mógł w ogóle utrzymać ten samochód. Nie? Pewnie można go jakoś tam zgliczować, żeby zawieszeniem szurał o ziemi i wtedy będzie osiągał jakieś tam wielkie prędkości. Ale wiecie co, nie zależy mi na tym jakoś specjalnie. Po prostu osiąga tą taką maksymalną prędkość, jaka jest w Fordzie, powiedzmy, do uzyskania normalnym sposobem. I tyle, nie? Teraz zmniejszyliśmy sobie docisk. Już na tych wyższych prędkościach jest lepiej, trochę, takie mam wrażenie. Chyba jest lepiej, nie? Bo już tutaj osiągnął te 400, ale skręcać się nie da. Jak jedziemy już bardzo szybko, no to wiadomo, nie? Jest lipa. Także właściwie jest to auto takie bardziej dragowe. Nie wiem, czy ono tak na zakręty się teraz nadaje, skoro zrobiliśmy ten napęd na 4 koła. Nie lubię tego, wolę jak auto trochę lepiej tam gdzieś sobie skręca, nie? Więc przeważnie ten cornering tutaj zwiększam w autach o większej mocy i zdecydowanie napęd na tył. Tak, tutaj jeszcze możemy sobie dać na przykład 70%. No i zmniejszyć na przykład na przód, nie? Super, napędem na 4 koła. No co? Można, to robimy, nie? Ale wy tego nie róbcie, to nie, tak jest, tak źle jest, tak nie można. No i co, i pojedziemy sobie jakiś wyścig, może standardowo Goliath, to samochód powinien naprawdę nieźle kosić, tak? Konkurencję. Pojedziemy sobie Goliata, no myślę, że raczej w lato niż w zimę. I sprawdźmy szuperka. To z prowadzeniem lipa. Ale czego się tutaj spodziewać, nie? O kurde. Jak sprawdziliśmy ostatnio drifterem, ten samochód jest całkiem niezły, nie? Nawet z napędem na 4 koła, no tak kurde. Ale przyspieszenie kozackie. No kurde, ja co chwilę czuję, jak tracę trakcję na przednie koła przy takim mocniejszym skręcaniu. Chyba z ciekawości założę sobie tutaj napęd na... Wow! Na tył, tak jak jest w standardzie. I wtedy zobaczę, co ta Supra będzie robić. Pamiętam, że tunigowałem tą Suprę na maksa w Fordzie Horizon 3 i tam było podobnie, też bardzo słabo się prowadziła, nie?
Dobrze, zmieniłem sobie napęd na tył teraz. Jeszcze tylko będę musiał ustawić sobie dyferencjał chyba i skrzynię biegów. I będziemy mogli już sobie normalnie jechać. Mam nadzieję, że samochód będzie lepiej skręcał. Pewno będzie dużo gorszy start teraz. O kurde, kierownicę miałem skręconą. Tak, trakcja jest dużo gorsza. Ale zobaczymy, czy uda się ją rozpędzić, żeby w końcu złapała trakcję i jakoś ten docisk aerodynamiczny zaczął działać lepiej. No na pewno nie będzie... Kurde, nie da się tym do przodu jechać, człowieku. Prędkość maksymalna dalej jest w okolicach 430 km na godzinę, ale wyjście z zakrętu to jest... Musisz jeździć na takich obrotach, gdzie ona nie ma jeszcze tej maksymalnej mocy, bo inaczej ci pozrywa przyczepność, nie masz nawet jak na tym zapanować. Musisz sobie tak 200 na godzinę jechać przy wyjściu z zakrętów, żeby w miarę ten samochód opanować. No naprawdę, jest ciężko. Może coś tam jeszcze można by było z tym zawieszeniem zrobić, ale raczej nie będzie to konkurent dla samochodów w tej klasie. Napęd na 4 koła troszeczkę poprawia sytuację ze stabilnością auta. Ja teraz dodaję gazu maksymalnie tak na 3/4, no może na... no gdzieś tak na 3/4 dodaję maksymalnie gazu w tym momencie, żeby mi jej nie obróciło. Jadę sobie bardzo powoli, jak widzicie. Spróbujemy coś mocniej pomanewrować. Może ja i Supra się dogadamy. No i tutaj już trochę więcej gazu przy wyjściu i już lipa. Tracisz przyczepność na tył. Mimo że stabilizatory są luźno z tyłu i jest ustawione zawieszenie tak, żeby było trochę miększe, żeby jakby ta przyczepność była troszeczkę właśnie większa na takich wyboistych miejscach. I mam wrażenie, że on ma tą trakcję, nie? Że dobrze jest to zawieszenie zrobione, tylko po prostu samochód ma taką naturę, że on się nie chce słuchać. No ale do driftu, jak ostatnio sobie żeśmy testowali, to był zajebisty, kurde. A przejazd przez kałużę, masakra. No kurde, driftowóz z niego. Na zakrętach lipa totalna, człowieku. Ja nie wiem, czy podgoni nawet te boty, one nie są na najwyższym poziomie trudności. Kurde, naprawdę ciężko się jeździ tą furą na zakrętach. Może można by było spróbować tutaj zrobić jeszcze jakiś inny tuning, żeby sobie jakoś lepiej dawała radę, ale jest... Jest trudno. Musimy zrobić na pewno zlot Toyota Supra. Same Supry przyjadą, nie? Mam nadzieję, że będzie można je od razu kupić po wejściu update'u. To robimy zlota, kurde. W ogóle może ciśnienie z tyłu zmniejszyć jeszcze do 2 barów, czy tam do 1,5. I tutaj będziemy mieli kawałek prostej. Jezu, jest trudno. No i sprawdźmy tutaj na przełaj. Standardowo. No, ładnie, ładnie. Tutaj gaz do końca dałem. Przy wyjściu. Lipa. Ale się jakoś tam... Muszę naprawdę na tych niskich obrotach się trzymać, żeby ona mi nie obróciła. ...80, 90, no 4 paki lekko, tak? Ale to jest mistrz prostych, niestety. Jaka
każde takie wejście w zakręt kończy się źle. Kurde. Na pewno nie jest to Volkswagen IDR, jeśli chodzi o przekonywanie zakrętu. Zdecydowanie nie. Jak mamy kawałek prostej, to nawet jakoś tam sobie radzi. Na przykład tutaj, ale słyszycie już, że już traci przyczepność, nie? I już ciężko ją utrzymać, powrócić jakby do przyczepności, do stanu przyczepności. Trzeba przyhamować. O, hamujesz i dopiero wtedy ona daje się opanować. Tak to zaczyna latać. My te spoilery powinniśmy zamiast docisk, to odcisk zrobić, żeby przy wyższych prędkościach to ona odleciała. Wtedy by chyba na tych wyścigach lepiej sobie radziła. Byśmy jechali wyścigi na przełaj, lecieli, kurde. Jest latawiec. Naprawdę, bardzo fajne jest to, że zrobili ją, że zrobili ten silnik taki, że można go faktycznie bardzo mocno zmodyfikować, nie, w tej grze. To jest super. Na prowadzenie dobre to chyba nikt tutaj nie liczył z was, ale no chyba wszyscy fani będą zadowoleni z tego auta pod tym względem. Także widzicie, te wszystkie takie hopki tutaj, nierówności, które teraz mijałem, to zawieszenie myślę, że jest dobrze zrobione, nie wiem. Jeszcze możecie tam porobić jakieś tuningi do tego auta i tam poudostępniać, to się może posprawdza. Natomiast wydaje mi się, że no ciężko będzie coś tutaj naprawić z tym autem. Może trochę jeszcze jakoś wagi odjąć, na przykład wywalając tą klatkę bezpieczeństwa. To wtedy może jakieś lepsze rezultaty przy corneringu się osiągnie, ale Supra to nie jest samochód do corneringu. To jest samochód na proste, nie? Wariat. I faktycznie, tutaj da się ją zrobić kozacko pod tym względem. Już od Forza Horizon 2 można było ją kozacko zrobić. Zresztą, jak chcecie sobie przypomnieć, niedawno wrzuciłem odcinek z tuningowania na maksa Supry właśnie w Forza Horizon 2. Możecie sobie to sprawdzić i przy okazji posłuchać tego samochodu. Odlatuje mi, kurde. Myślę, że jak planujecie się ścigać tą Suprą, to chyba rozsądniej będzie faktycznie robić ten napęd na 4 koła. No jakoś, może w klasie S1 byłaby lepsza. Ja teraz zrobiłem tak na koksa. Może niepotrzebnie, może w klasie S1, jak tam są trochę inne samochody, to ona będzie sobie radzić super, ale w klasie S2 raczej nie mamy czego szukać. Kurde. To jest trochę za szybko, człowieku. Do driftu świetna. Strasznie, kurde, promień skrętu jak w jakiejś barce, daj spokój. I cyk. No i poszła, i tak wygląda Supra. No, niewiele się zmieniło od dwóch ostatnich Forz, ale zajebiście, że dodali ją w końcu do Forzy Horizon 4, nie? No kto by się spodziewał, raczej nikt nie wierzył w to, że jednak ten samochód się pojawi. Ale proszę bardzo, mamy Suprę w Forza Horizon 4. Dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Zrobiliśmy sobie maksymalny, hardkorowy tuning do Supry. Trzymajcie się, na razie. Hejka.